Rozdział 11. Przywilej modlitwy. Bóg przemawia do nas przez naturę i objawienie, przez swą opatrzność i wpływ swego ducha. To jednak nie wystarczy. Potrzebujemy także wylać przed Nim nasze serca. W celu posiadania duchowego życia i energii musimy mieć stały kontakt z naszym niebiańskim Ojcem. Nasze umysły mogą być ku Niemu zwrócone. Możemy rozmyślać o Jego dziełach, Jego łasce i błogosławieństwach. Jednak to nie stanowi obcowania z Nim w najpełniejszym znaczeniu. Aby obcować z Bogiem, musimy mieć Mu coś do powiedzenia odnośnie do naszego obecnego życia. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Nie chodzi o to, że jest niezbędna w celu oznajmienia Bogu, kim jesteśmy, ale niezbędna do umożliwienia nam przyjęcia Go. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz przenosi nas do Niego. Gdy Jezus był na ziemi, uczył swych uczniów, jak należy się modlić. Polecił im, aby przedstawiali Bogu swoje codzienne potrzeby i składali na Niego wszelką troskę, a Jego zapewnienie, że ich prośby zostaną wysłuchane, stanowi również zapewnienie dla nas. Sam Jezus często się modlił, gdy mieszkał wśród ludzi. Nasz Zbawiciel utożsamił się z naszymi potrzebami i słabościami, przez to, że prosił i szukał u Ojca świeżych zasobów siły, aby z pokrzepieniem móc wyjść naprzeciw obowiązkom i próbom. On jest naszym przykładem we wszystkim. On jest bratem w naszych słabościach, kuszonym we wszystkim podobnie jak my, tyle że Jego istota, będąc bezgrzeszną, wzdragała się przed złem. Znosił walki i mękę duszy w świecie grzechu. Jego człowieczeństwo uczyniło modlitwę koniecznością i przywilejem. W obcowaniu ze swym Ojcem odnajdywał pocieszenie i radość. A zatem, jeśli Zbawca ludzi, Syn Boga, odczuwał potrzebę modlitwy, o ileż bardziej słabi, grzeszni śmiertelnicy powinni odczuwać konieczność usilnej, nieustannej modlitwy. Nasz niebiański Ojciec czeka, aby udzielić nam pełni swego błogosławieństwa. Naszym przywilejem jest, aby obficie napoić się u źródła bezgranicznej miłości. Jakie to dziwne, że tak mało się modlimy. Bóg jest gotowy i chętny, aby wysłuchać szczerą modlitwę najskromniejszego ze swych dzieci. A mimo to po naszej stronie istnieje dużo jawnej niechęci, aby oznajmić Bogu nasze potrzeby. Co mogą sobie pomyśleć aniołowie niebios o biednych, bezradnych i narażonych na pokusy istotach ludzkich, gdy wzdycha do nich Boże serce nieskończonej miłości, gotowe dać więcej niż to, o co proszą albo o czym myślą, a one tak mało się modlą i mają tak niewielką wiarę. Aniołowie odnajdują rozkosz w kłanianiu się przed Bogiem. Rozkoszują się przebywaniem blisko Niego. Uważają obcowanie z Bogiem za swoją największą radość. A ziemskie dzieci, tak bardzo potrzebujące pomocy, której udzielić może jedynie Bóg, wydają się zadowolone kroczeniem bez światłości Jego ducha, towarzystwa Jego obecności. Ciemność złego otacza tych, którzy zaniedbują modlitwę. Podszeptywane pokusy wroga wabią ich do grzechu, a wszystko dlatego, że nie wykorzystują przywilejów, które dał im Bóg w boskim ustanowieniu modlitwy. Dlaczego synowie i córki Boga są tacy niechętni do modlitwy, kiedy przecież modlitwa jest kluczem w ręku wiary do otworzenia niebiańskiej skarbnicy, w której gromadzone są nieskończone zasoby wszechmocy. Bez nieustannej modlitwy oraz pilnego czuwania znajdujemy się w niebezpieczeństwie zobojętnienia oraz zboczenia z właściwej drogi. Przeciwnik ciągle usiłuje zagrodzić drogę do ubłagalni, abyśmy nie uzyskali łaski i mocy do oparcia się pokusom dzięki gorliwym błaganiom i wierze. Istnieją pewne warunki, pod którymi możemy oczekiwać, że Bóg wysłucha i odpowie na nasze modlitwy. Jednym z pierwszych z nich jest to, że odczuwamy potrzebę Jego pomocy. On obiecał: wyleje wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię, z Księgi Izajasza. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy tęsknią za Bogiem, mogą być pewni, że będą nasyceni. Serce musi być otwarte na wpływ ducha, w przeciwnym razie Boże błogosławieństwo nie może być uzyskane. Nasza wielka potrzeba jest sama w sobie argumentem i najwymowniej dowodzi w naszej sprawie. Jednak Pana należy szukać, aby uczynił dla nas te rzeczy. On mówi: proście, a będzie wam dane. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Z Ewangelii Mateusza i z listu do Rzymian. Jeśli w sercu będziemy mieć respekt dla nieprawości, jeśli przylgniemy do jakiegokolwiek poznanego grzechu, Pan nas nie wysłucha. Natomiast modlitwa pokutującej, skruszonej duszy jest zawsze przyjęta. Kiedy wszelkie poznane błędy są naprawione, możemy wierzyć, że Bóg odpowie na nasze prośby. Nasze własne zalety nigdy nie zjednają nam przychylności Bożej. To właśnie zasługi Jezusa są tym, co nas zbawi. Jego krew jest tym, co nas oczyści. Niemniej jednak mamy do wykonania pewne dzieło w spełnieniu warunków przyjęcia. Innym elementem zwycięskiej modlitwy jest wiara. Ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Z listu do Hebrajczyków. Jezus powiedział do swych uczniów: wszystko, o cokolwiek się modlicie i prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Z Ewangelii Marka. Czy bierzemy Go za słowo? To zapewnienie jest ogólne i nieograniczone, a wierny jest ten, który obiecał. Gdy nie otrzymujemy rzeczy, o które prosiliśmy, w czasie, kiedy prosimy, mamy w dalszym ciągu wierzyć, że Pan nas wysłuchuje i że odpowie na nasze modlitwy. Jesteśmy tak omylni i krótkowzroczni, że czasami prosimy o rzeczy, które nie byłyby dla nas błogosławieństwem, a nasz niebiański Ojciec w miłości odpowiada na nasze modlitwy udzieleniem tego, co będzie dla naszego najwyższego dobra, tego, czego sami byśmy pragnęli, gdybyśmy z oświeconym wzrokiem mogli ujrzeć wszystkie rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Gdy nasze modlitwy wydają się być niewysłuchane, mamy uchwycić się obietnicy, gdyż czas odpowiedzi na pewno nadejdzie i otrzymamy błogosławieństwo, którego najbardziej potrzebujemy. Natomiast domaganie się, aby modlitwa zawsze była wysłuchana akurat w taki sposób, w jaki sobie życzymy i dla tej szczególnej rzeczy, której pragniemy, jest zarozumiałością. Bóg jest zbyt mądry, aby się mylił i zbyt dobry, aby odmówił tego, co dobre, tym, którzy postępują nienagannie. Zatem nie obawiaj się mu zaufać, chociaż nie widzisz natychmiastowej odpowiedzi na twoje modlitwy. Mocno zaufaj obietnicy. Proście, a będzie wam dane. Jeśli będziemy się kierowali naszymi wątpliwościami i obawami, albo przed okazaniem wiary próbowali rozwiązać wszystko, czego nie potrafimy wyraźnie dostrzec, kłopoty się tylko powiększą i pogłębią. Jeśli jednak przystąpimy do Boga, czując się bezradni oraz zależni, jakimi faktycznie jesteśmy, i z pokorną, ufną wiarą oznajmimy nasze potrzeby temu, którego wiedza nie ma końca, który dostrzega wszystko w stworzeniu i który rządzi wszystkim swoją wolą i słowem, to On będzie mógł wysłuchać i wysłucha naszego wołania i pozwoli światłości rozświecić nasze serca. Za pośrednictwem szczerej modlitwy zostajemy wprowadzeni w łączność z umysłem nieskończonego. Być może, że w chwili, w której oblicze naszego Odkupiciela schyla się nad nami we współczuciu i miłości, nie będziemy mieli na to żadnego nadzwyczajnego dowodu. Ale tak właśnie jest. Być może, że nie odczujemy Jego widzialnego dotyku, lecz Jego dłoń spocznie na nas w miłości i litościwej czułości. Gdy przychodzimy, aby prosić Boga o miłosierdzie i błogosławieństwo, powinniśmy w naszych własnych sercach posiadać ducha miłości i przebaczenia. Jak możemy modlić się: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom, z Ewangelii Mateusza, a mimo to ulegać duchowi niewybaczania? Jeśli oczekujemy, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, musimy przebaczać innym w taki sam sposób i w takiej samej mierze, jak spodziewamy się, aby nam przebaczono. Innym warunkiem wysłuchania modlitwy jest wytrwałość. Musimy zawsze modlić się, jeśli chcemy wzrastać w wierze i w doświadczeniu. Mamy nie ustawać w modlitwie oraz trwać w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. Z listu do Rzymian i do Kolosan. Piotr nawołuje wierzących, aby byli roztropni i trzeźwi, aby mogli się modlić, z pierwszego listu świętego Piotra. Paweł poleca: we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście wasze prośby Bogu. Z listu do Filipian. Wy zaś umiłowani, napisał Juda, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga. Z listu Judy. Modlitwa bez przestanku to nieprzerwana jedność duszy z Bogiem. Także życie z Boga przepływa w nasze życie, a czystość i świętość z naszego życia płynie z powrotem do Boga. Istnieje potrzeba pilności w modlitwie. Niech nic cię nie powstrzymuje. Dołóż wszelkich starań, aby utrzymać otwartą łączność pomiędzy Jezusem a twoją własną duszą. Szukaj wszelkich sposobności, aby udać się tam, gdzie jest zwyczaj modlenia się. Ci, którzy naprawdę szukają łączności z Bogiem, będą widziani na spotkaniach modlitewnych, wierni w spełnianiu swych powinności, gorliwi i zapaleni w zdobywaniu wszelkich korzyści, jakie mogą osiągnąć. Wykorzystają wszelką sposobność znalezienia się tam, gdzie mogą otrzymać promienie światła z nieba. Powinniśmy modlić się w kręgu rodzinnym, a ponad wszystko nie wolno nam zaniedbać modlitwy osobistej, gdyż ta stanowi życie duszy. Nie jest możliwe, aby dusza była w rozkwicie, gdy zaniedbywana jest modlitwa. Sama modlitwa rodzinna bądź modlitwa publiczna nie wystarczy. Niech dusza w samotności otworzy się dla badającego oka Bożego. Modlitwa osobista ma być słyszana jedynie przez wysłuchującego ją Boga. Żadne ciekawe ucho nie ma być dopuszczone do brzemienia takich próśb. W modlitwie osobistej dusza jest wolna od otaczających wpływów, wolna od emocji. Spokojnie, a mimo to gorliwie będzie ona sięgać po Boga. Wpływ emanujący od tego, który widzi w ukryciu i którego ucho jest otwarte, aby wysłuchać modlitwę pochodzącą z serca, będzie błogi i trwały. Za sprawą spokojnej, prostej wiary dusza utrzymuje łączność z Bogiem oraz gromadzi do siebie promienie boskiego światła, mające ją wzmocnić i podtrzymać w konflikcie z szatanem. Bóg jest naszą mocną wieżą. Módl się na osobności, a gdy wykonujesz codzienną pracę, niech twoje serce często bywa wzniesione do Boga. W taki właśnie sposób Enoch chodził z Bogiem. Te ciche modlitwy wznoszą się podobnie jak wonne kadzidło przed tron łaski. Szatan nie jest w stanie pokonać tego, kogo serce jest w taki sposób oparte na Bogu. Nie ma takiej pory ani miejsca, w którym zaniesienie prośby do Boga byłoby niestosowne. Nie ma niczego, co byłoby w stanie nas powstrzymać od wzniesienia serc w duchu gorliwej modlitwy. W tłoku ulicznym i w trakcie zajęć możemy wznieść do Boga prośby i błagać o boskie przewodnictwo, tak jak uczynił to Nehemiasz, gdy przedstawił swoją prośbę królowi Artakserksesowi. Odosobnione miejsce na łączność można odnaleźć wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Powinniśmy nieustannie utrzymywać otwarte drzwi serca i wznoszące się od nas zaproszenie, aby Jezus mógł przybyć i trwać w duszy jako niebiański gość. Choćby dookoła nas była skażona i zepsuta atmosfera, nie potrzebujemy wdychać jej zanieczyszczenia, lecz możemy przebywać w czystym powietrzu nieba. Możemy zamknąć wszystkie drzwi przed nieczystymi wyobrażeniami i nieświętymi myślami przez uniesienie duszy przed oblicze Boże w szczerej modlitwie. Ci, których serca są otwarte na otrzymanie wsparcia i błogosławieństwa Bożego, będą chodzili w atmosferze świętszej niż ziemska i będą mieli nieustanną łączność z niebem. Potrzeba nam wyraźniejszego spojrzenia na Jezusa oraz pełniejszego zrozumienia wartości wiecznej rzeczywistości. Serca dzieci Bożych ma wypełnić ozdoba świętości. Aby to mogło być dokonane, powinniśmy zabiegać o boskie ujawnienie niebiańskich rzeczy. Niech dusza będzie otwarta, aby Bóg mógł udzielić nam tchnienia niebiańskiej atmosfery. Możemy trwać tak blisko Boga, że w każdej nieoczekiwanej próbie nasze myśli zwrócą się do Niego tak naturalnie, jak kwiat zwraca się ku słońcu. Przedstaw Bogu swe potrzeby, radości, smutki, troski i obawy. Nie jesteś w stanie Go przygnieść, nie jesteś w stanie Go obciążyć. Ten, który potrafi zliczyć włosy na twojej głowie, nie jest obojętny względem potrzeb swych dzieci. Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Z listu Jakuba. Jego miłujące serce jest dotknięte naszymi smutkami, a nawet naszym wypowiadaniem ich. Przynieś mu wszystko, co trapił umysł. Nic nie jest zbyt ciężkie, aby tego nie podźwignął, gdyż podtrzymuje światy i panuje nad wszystkimi sprawami wszechświata. Nic, co w jakikolwiek sposób dotyczy naszego pokoju, nie jest dla niego zbyt małe, aby tego nie zauważył. Nie ma tak ciemnego rozdziału w naszym doświadczeniu, aby on go nie odczytał. Nie ma tak trudnego kłopotu, aby go nie rozwiązał. Nie ma nieszczęścia, które może przytrafić się najmniejszemu z jego dzieci. Nie ma trwogi, która niepokoi duszę. Nie ma radości, która dodaje otuchy. Nie ma szczerej modlitwy, która wydostaje się z ust, żeby nie zostały dostrzeżone albo obdarzone bezpośrednim zainteresowaniem naszego niebiańskiego Ojca. On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany. Z Księgi Psalmów. Związek między Bogiem a każdą duszą jest tak indywidualny i pełny, jak gdyby na ziemi nie istniała już żadna inna dusza, za którą oddał swego umiłowanego Syna. Jezus powiedział: będziecie prosić w moim imieniu i nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam Ojciec bowiem miłuje was. Ja was wybrałem, aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dał wam. Z Ewangelii Jana. Jednak modlenie się w imieniu Jezusa to coś więcej niż zwykła wzmianka tego imienia przy rozpoczęciu i zakończeniu modlitwy. Jest to modlenie się w myśli i duchu Jezusa. Podczas gdy wierzymy w Jego obietnice, polegamy na Jego łasce i wykonujemy Jego dzieła. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas stał się pustelnikiem albo mnichem i odseparował się od świata w celu poświęcenia się odprawianiu praktyk religijnych. Życie musi być podobne do życia Chrystusa, być prowadzone pomiędzy samotnością gór a tłumem. Ten, kto nie czyni nic poza modleniem się, wkrótce przestanie się modlić, albo jego modlitwy staną się formalną rutyną. Gdy ludzie odgradzają się od życia społecznego, od sfery chrześcijańskiego obowiązku i niesienia krzyża, gdy przestają gorliwie pracować dla mistrza, który gorliwie pracował dla nich, tracą temat do modlitwy i nie mają żadnego bodźca do poświęcenia się. Ich modlitwy stają się skupione wokół własnej osoby i egoistyczne. Nie potrafią modlić się w sprawie potrzeb człowieczeństwa, ani o rozwój Królestwa Chrystusa, prosząc o siłę do działania. Ponosimy stratę, gdy zaniedbujemy przywilej wspólnego schodzenia się w celu wzajemnego dodawania sobie siły i zachęcania się w służbie Bożej. Prawdy Jego słowa tracą w naszych umysłach swą wyrazistość i doniosłość. Nasze serca przestają być oświecane i pobudzane ich uświęcającym wpływem i podupadamy duchowo. Wiele tracimy w naszych stosunkach jako chrześcijanie na skutek braku wzajemnego współczucia. Ten, kto zamyka się w sobie, nie zajmuje stanowiska, które Bóg mu wyznaczył. Odpowiednie kultywowanie elementów społecznych w naszej naturze doprowadza nas do okazywania współczucia innym i jest środkiem rozwoju oraz siłą w służbie Bożej. Gdyby chrześcijanie wspólnie schodzili się, mówiąc sobie o miłości Boga i o cennych prawdach odkupienia, pokrzepione zostałyby ich własne serca, a także pokrzepialiby się nawzajem. Możemy codziennie dowiadywać się więcej od naszego niebiańskiego Ojca, zdobywając nowe doświadczenie Jego łaski. I wtedy zapragniemy mówić o Jego miłości. A gdy będziemy to czynić, nasze serca zostaną ożywione i zachęcone. Gdybyśmy więcej myśleli i rozmawiali o Jezusie, a mniej o sobie, mielibyśmy o wiele więcej Jego obecności. Gdybyśmy myśleli o Bogu tak często, jak otrzymujemy dowody Jego opieki nad nami, chwalilibyśmy Go zawsze w naszych umysłach i rozkoszowalibyśmy się mówieniem o Nim i wychwalaniem Go. Mówimy o sprawach doczesnych, gdyż interesujemy się nimi. Mówimy o naszych przyjaciołach, gdyż ich miłujemy. Związane są z nimi nasze radości i nasze smutki. Natomiast do miłowania Boga posiadamy nieskończenie większy powód niż do miłowania naszych ziemskich przyjaciół. Powinno to być najbardziej naturalną rzeczą na świecie, aby uczynić Go pierwszym we wszystkich naszych myślach, mówić o Jego dobroci i opowiadać o Jego mocy. Obfite dary, których nam udzielił, nie były przeznaczone na to, aby tak bardzo zaabsorbowały nasze myśli i miłość, że nie będziemy mieli nic do oddania Bogu. Mają one nieustannie przypominać nam o Nim oraz wiązać nas więzami miłości i wdzięczności z naszym niebiańskim dobroczyńcą. Spoczywamy zbyt blisko ziemskich nizin. Podnieśmy nasz wzrok ku otwartym drzwiom świątyni w górze, gdzie światłość chwały Boga jaśnieje na obliczu Chrystusa, który całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Z listu do Hebrajczyków. Potrzebujemy więcej wysławiać Boga za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich. Z Księgi Psalmów. Nasze nabożne praktyki nie powinny w całości polegać na proszeniu i otrzymywaniu. Nie bądźmy zawsze tylko myślącymi o naszych potrzebach, a nigdy o otrzymywanych dobrodziejstwach. Nie modlimy się wystarczająco dużo, a już w ogóle jesteśmy zbyt oszczędni w okazywaniu wdzięczności. Jesteśmy nieustannymi odbiorcami Bożych łask, a jednak jak niewiele okazujemy wdzięczności, jak mało wysławiamy Go za to, co dla nas uczynił. Dawniej Pan przykazał Izraelowi, gdy wspólnie spotykali się, aby Mu służyć: będziecie jeść przed Panem Bogiem waszym i będziecie się weselić we wszystkim, do czego ściągniecie ręce wasze, wy i domy wasze, w których ci pobłogosławi Pan Bóg Twój. Z 5. Księgi Mojżeszowej. To, co jest dokonywane dla chwały Boga, powinno być dokonywane z pogodą, z pieśnią pochwalną i dziękczynieniem, a nie w smutku i przygnębieniu. Nasz Bóg jest czułym, miłosiernym Ojcem. Na służenie Mu nie powinno się spoglądać jak na zasmucającą serce, unieszczęśliwiającą praktykę religijną. Oddawanie czci Panu i uczestniczenie w Jego dziele powinno być przyjemnością. Bóg nie chciałby, aby Jego dzieci, którym zapewniono tak wielkie zbawienie, postępowały tak, jak gdyby On był surowym i wymagającym nadzorcą. On jest ich najlepszym przyjacielem, a gdy oddają Mu cześć, oczekuje, aby być z nimi, aby im błogosławić i je pocieszać, wypełniając ich serca radością i miłością. Pan pragnie, aby Jego dzieci były pocieszone w Jego służbie i odnajdywały w jego dziele więcej przyjemności niż trudu. Pragnie, aby ci, którzy przychodzą oddawać mu cześć, zabierali z sobą kosztowne myśli o jego trosce i miłości, aby mogli być pocieszeni we wszystkich zajęciach codziennego życia, aby mogli mieć łaskę do uczciwego i wiernego postępowania we wszystkich sprawach. Musimy zgromadzić się wokół krzyża. Chrystus, i to ten ukrzyżowany, powinien być tematem rozmyślań, rozmów, a także naszych najbardziej radosnych wzruszeń. Powinniśmy zachowywać w myślach każde błogosławieństwo, które otrzymujemy od Boga. A gdy uświadamiamy sobie Jego wielką miłość, powinniśmy chętnie powierzyć wszystko tej dłoni, która dla nas została przybita do krzyża. Dusza może wznieść się bliżej nieba na skrzydłach chwały. W przedsionkach niebiańskich oddawana jest Bogu cześć w pieśni i muzyce i gdy wyrażamy naszą wdzięczność, przybliżamy się do oddających cześć zastępów nieba. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Boga. Z Księgi Psalmów. Przystąpmy z pełną czci radością przed naszego Stwórcę z dziękczynieniem i głosem pieśni. Z Księgi Izajasza.